filozof Zbigniewa Wartochowskiego, taka postać na kurzej nóżce, trochę przypominająca buddyjskiego mnicha, który pogrąża się w nirwanie. Pytanie o to, kim jest właśnie dzisiaj współczesny filozof. Czy rzeczywiście jest miłośnikiem mądrości, czy stał się antyfilozofem, czy właśnie zmierza ku nicości i pociąga za sobą też prawdy i wartości współczesnej kultury.